przedstawiamy rozwiązania dla opolskiej komunikacji miejskiej. Są to trzy kluczowe kwestie: połączenia nocne, przyspieszenia kursów oraz nowa linia ekspresowa. Szanowni Państwo, bardzo ważny komunikat z naszej strony. Trójpak, który pozwoli na lepszą komunikację w naszym mieście. Po pierwsze, przywracamy linie nocne, ale w zoptymalizowanej wersji. Linie nocne muszą, proszę Państwa, obejmować jak największą połać miasta i służyć jak największej liczbie mieszkańców. Nie mogą to być taksówki wożące po prostu pojedyncze osoby. Proszę Państwa, druga sprawa to jest zwiększona liczba kursów, zagęszczenie tych rozkładów jazdy oraz przede wszystkim kompatybilność. To znaczy, że będziemy mogli się po prostu przemieszczać, czy też w ramach potrzeby przesiadać i dogodnie dojeżdżać w różne miejsca. I trzecia sprawa, proszę Państwa, bardzo ważna, nowum, kompletne, wykorzystanie obecnej sieci dróg, którą mamy na terenie miasta Opola, po to, żeby dać w końcu mieszkańcom ekspresową linię do przemieszczania się pomiędzy częściami miasta, pomiędzy wschodnią a zachodnią częścią miasta. I tutaj, proszę Państwa, pomimo tego, że jest kilka różnych wariantów, które rozważamy, najważniejszymi aspektami i tym, czym kierujemy się przy podejmowaniu decyzji, to jest objęcie tą linią jak największej liczby mieszkańców i jak najszybszy transport pomiędzy częściami miasta. Ta linia ekspresowa przyspieszy transport o 41% od Witosa po Karolinkę Centrum Handlowe z wykorzystaniem, tak jak już powiedziałem, obecnego systemu dróg na terenie miasta Opola. Wykorzystany zostanie buspas, który jest przy Dworcu Wschodnim. Trasa będzie wiodła głównie ulicami o podwyższonym parametrze, gdzie jest więcej pasów drogowych. W związku z tym nie będzie to blokowało przejazdu. I jeszcze raz powtarzam, będzie obsługiwała bardzo dużą liczbę mieszkańców. Potencjalnie, proszę Państwa, jest to blisko 40 tysięcy mieszkańców miasta Opola. Jeżeli z jednej części miasta na drugą część miasta chcemy przejechać obecnymi liniami autobusowymi, to praktycznie podróżujemy autobusami wycieczkowymi. Przepraszam tutaj za sproszczenie, ale tak to de facto wygląda, ponieważ autobus krąży po prostu po mieście. A tutaj, proszę Państwa, wykorzystujemy przejazd węzła wschodniego, wykorzystujemy rondo i trasy o podwyższonym parametrze. W związku z tym powoduje to, że sam na tym odcinku już tylko uzyskujemy bardzo duże przyspieszenie w ruchu tej linii. Chcemy, żeby te nasze rozwiązania, te nasze pomysły wypracowane razem ze spółką weszły z dniem 1 września.